Już to powoli zaczyna jakoś wyglądać. Nareszcie przestaną się podśmiewać w Szczekocinach, w koniec polu, że w powiecie miejska rada w 5 baraczkach porozrzucana. Po całym mieście od ananasa do kajfasza trzeba było ganiać za pieczątkami, a już na ślub cywilny to po prostu było wstyd gości prosić. Na nowy chleb. Wczoraj dałem zadatek na nowy chleb. Umowę bronami pisałem. Krople deszczu spadały z jesiennych chmur polskiego nieba na zaczyn razowego chleba. Z tego też radość ogromną miałem, że na nowy chleb umowę bronami pisałem. Yeah.
oparciu społeczeństwa, o czyny społeczne. Dla przykładu mogę podać, że przy Powiatowym Domu Kultury czyny społeczne wynoszą około 4,5 miliona złotych. Podobnie to jest i w innych środowiskach naszego powiatu. Trzeba przyznać, że dużo pomaga nam młodzież szkolna z liceum, z technikum, szkół podstawowych, jak również wszystkie instytucje i zakłady pracy. Gro prac włożyło fabryka płyt pilśniowych, które przyczyniła się tak samo nam do pomocy w Domu Budowy Kultury. Chcemy konkurować z innymi powiatami, jak najlepiej, żeby wyjść i jak najładniej, żeby wyglądała Włoszczowa.